Witam serdecznie. Pozdrawiam Was z czasu chwały, ze szkoły chwały, z Lublina. Chcę Wam powiedzieć, że bogactwo tematów i klimatów, które tutaj są poruszane, jest niesamowite. Duch Święty działa i pragnie współpracować z każdym, kto tutaj przybył. Ale nie o tym chciałem mówić. Z rozmów takich kuluarowych na korytarzu, w czasie przerwy, wiele ludzi mówi o małżeństwie. I ja chcę dzisiaj Tobie powiedzieć, Tobie, który akurat słuchasz tego, że Twoje małżeństwo ma sens. Że Twoje małżeństwo ma cel. Nieważne, w jakim jesteś momencie swojego małżeństwa. Czy ono w tej chwili przeżywa chwilę radości, wielkiego pokoju, czy napięć, iskrzenia, czy masz wrażenie, że ono więdnie. Każde małżeństwo może być lepsze. Każde małżeństwo, nieważne jak długo trwa, nieważne jaki masz staż, nieważne jakie masz doświadczenie, możesz poprawić. Wierzę w to i wiem, że możesz to osiągnąć. Możesz to osiągnąć, kiedy zaczniesz pracować nad swoim małżeństwem, kiedy zaczniesz troszczyć się o swoje małżeństwo. Ja wiem, że trudno jest nagle zmienić spojrzenie na swojego męża, na swoją żonę i zacząć ją kochać, tak jak na początku twojej znajomości. Tak naprawdę chcę mówić do ludzi, którzy zastanawiają się nad tym, czy w ogóle warto i czy jest sens być razem. Którzy mają w tej chwili rozterkę, czy może przerwać to, co jest twoją męką albo twoim cierpieniem, co jest twoim niepowodzeniem, co jest twoim rozgoryczeniem. Nieważne, co się wydarzyło w twoim życiu. Nieważne, jakie masz zranienia. Wiem jedno, że Bóg może to uzdrowić. Że Bóg może przyjść z łaską wybaczenia, z łaską uzdrowienia, z łaską, która naprawi i przemieni całe twoje życie, twojego małżeństwa, przemieni twojego współmałżonka. Sam kiedyś byłem w takiej sytuacji, że nie umiałem sobie radzić z małżeństwem. Byłem już na krawędzi, która miała tylko jeden kierunek, przepaść. I ingerencja Boga spowodowała, że moje małżeństwo zostało uratowane. Byłem wtedy człowiekiem częściowo praktykującym, niewierzącym, ale poprzez to, że Bóg zaingerował w moje małżeństwo, że zobaczyłem, jak bardzo się interesuje moim małżeństwem, jak bardzo zależy mu na moim małżeństwie, tak naprawdę wróciłem do Boga, doświadczyłem Jego miłości, dostrzegłem swój grzech, doznałem tego, co jest nazywane przez wielu łaską odkupienia, ale tak naprawdę zyskałem wiarę i nadzieję na lepsze życie, które zaczęło się wypełniać w momencie, kiedy podjąłem decyzję, że chcę żyć w małżeństwie, że chcę dbać o moje małżeństwo, że zależy mi na mojej małżonce. Może jesteś człowiekiem wątpiącym, może jesteś człowiekiem niewierzącym, może jesteś człowiekiem, który zawiódł się po ludzku na Bożym planie, na Bożej myśli, która została złożona w twoje serce. To wszystko wynika z tego, że grzech, który jest naszym udziałem, którym jesteśmy otoczeni, który jest naszym codziennym przeciwnikiem w relacjach małżeńskich, powoduje, że nie dostrzegasz wartości tego małżeństwa. Cały świat dookoła mówi, że małżeństwo to jest kontrakt, umowa, związek. A tak naprawdę, czym jest dla ciebie twoje małżeństwo? Może warto się zastanowić, do czego jesteśmy powołani tak naprawdę. I nie musisz być człowiekiem, który jest człowiekiem wielkiej wiary, który wszystko stawia na Pana Boga, na Jego miłosierdzie, na Jego łaskę. Może nie doświadczyłeś Jego miłości, nie doświadczyłeś Jego miłości w swoim małżeństwie. Może jesteś człowiekiem, który żyje gdzieś na uboczu Kościoła, który tylko słyszał o Bożej miłości. Możliwe, że nie doświadczyłeś Jego działania w swoim życiu, tak jak ja kiedyś. Ale On naprawdę interesuje się tym, co robisz. On naprawdę interesuje się twoim małżeństwem. Bóg naprawdę chce szczęścia w twoim małżeństwie. I
czy jesteś wierzący, czy nie. Bogu zależy na tym, żebyś był szczęśliwy w swoim małżeństwie. Żeby twoje dzieci miały szczęśliwych rodziców. Żeby to szczęście było ich udziałem. Żeby twoje szczęście było udziałem twoich najbliższych. Wiem, że możesz to zmienić, kiedy zaczniesz pracować nad swoim związkiem małżeńskim. Kiedy zastanowisz się nad tym, jak możesz lepiej okazywać miłość swojemu współmałżonkowi. Kiedy zaczniesz zastanawiać się nad rolą, którą ty masz do wypełnienia, jako powołany do życia w małżeństwie. Co możesz zrobić, żeby wyzwolić się z samego siebie, dlatego, by dawać siebie tej drugiej osobie? Co zrobić, żeby lepiej kochać, umiejętniej kochać? Kochać tak, jak oczekuje ta druga osoba. To wszystko jest realne i możliwe. Ja wiem, że po ludzku możemy się starać, może nam przez długi czas wychodzić, ale upadek prędzej czy później nadejdzie, ponieważ jesteśmy słabymi ludźmi, którzy potykają się o swoje egoizmy, o swoje pragnienia, o swoje emocje, o swoje uczucia, o swoje żądze, zapominając o tym, że jesteśmy powołani do tego, by dawać szczęście temu drugiemu. Jeżeli stracimy ten cel, uszczęśliwianie współmałżonka, to będziemy prędzej czy później upadać. Będziemy prędzej czy później zawodzić jego nadzieje, będziemy rozczarowaniem, będziemy dla niego rozgoryczeniem. I nieważne, jaki jest twój staż małżeński, czy to już jest 30 parę lat, czy 20, czy 10, czy 3, czy dopiero rok, wiem, że w każdej chwili mogą gromadzić się w twoim sercu i w twoim umyśle zranienia, wspomnienia złe. To wszystko gdzieś gromadzimy i to jest, wydaje się tak po ludzku, normalna rzecz, która zdarza się w życiu. Ale tak naprawdę, angażując się w swoje małżeństwo inaczej, poprzez przemianę myślenia o swoim współmałżonku, o jego roli, o jego zaletach, o jego wadach, o mojej roli, o moich wadach, o moich zaletach, o moich grzechach wobec i zaniechaniach wobec mojego małżeństwa. Jeżeli zmienię myślenie, że wszystko mogę zacząć od nowa, że wszystko może stać się lepsze, to naprawdę mogę osiągnąć wiele. Dla mnie moje nawrócenie było związane z poszukiwaniem szczęścia w moim małżeństwie. Moje małżeństwo zostało przez Boga uratowane w momencie, kiedy ja jeszcze byłem niewierzący. Bóg tak zaingerował w moje małżeństwo, że to był tak wyraźny znak, tak wyraźna łaska, że ja nie miałem wątpliwości, że to jest nadprzyrodzone działanie z zewnątrz. W tym momencie uwierzyłem prawdziwie w Boga, zaprosiłem Go do swojego życia, zaprosiłem Go do swojego małżeństwa, zaprosiłem Go do swojego domu. I zaczęły się dziać cuda, zaczęła się dziać piękna historia. Odnowiona została moja pierwotna miłość do współmałżonki, do dzieci, do naszego małżeństwa. Widziałem nadzieję, widziałem sens, widziałem wartość, której w tej chwili staram się, o której staram się w tej chwili mówić i o którą proszę też ciebie, żebyś się zastanowił, co możesz zrobić dla siebie, dla swojego małżeństwa, dla swojego współmałżonka. Bo naprawdę warto być razem. Razem możemy być silniejsi, możemy tworzyć zespół i możemy dbać o siebie, prześcigać się w okazywaniu sobie szacunku, miłości. Warto się też zastanowić nad tym, co ostatnio zrobiłeś dla swojego małżeństwa, co zrobiłeś dla współmałżonka, by czuł się lepiej, by czuł się bardziej szczęśliwy. Wiem, że jest wiele momentów w małżeństwie, gdzie musimy zacisnąć zęby, gdzie musimy zamknąć oczy, zasłonić uszy. Ale wiem też, że Bóg przychodzi z łaską wybaczenia, Bóg przychodzi z łaską pocieszenia,
i przede wszystkim nie oskarża ciebie, że nie zaprosiłeś go jeszcze do swojego małżeństwa. Czeka cierpliwie, czeka wytrwale i wiem, że wszystko to, co dla ciebie najlepsze, przygotował w małżeństwie, jest jeszcze przed tobą. Zaproś Boga do swojego życia. Zaproś Jezusa do swojego małżeństwa. Niech zapanuje Jego porządek, niech zapanuje Jego ład. Spójrz na Jezusa, jak kochał, i spróbuj utożsamić się z Nim. Spróbuj stać się jak Jezus dla swojego współmałżonka. Zacznij nabierać Jego cech, Jego doskonałych cech w okazywaniu miłości, Jego pokoju, Jego radości, Jego serdeczności, cierpliwości, Jego wytrwałości, Jego serdeczności, po prostu dobroci. I przeoblekając się w te cechy, upodabniając się do Jezusa, twój współmałżonek może zobaczyć w tobie zupełnie kogoś innego, kogoś, kto prawdziwie kocha, komu prawdziwie zależy, kogoś, kto naprawdę okazuje miłość w taki sposób, jak on oczekuje. Ja wiem, że może oczekujesz od swojego współmałżonka pierwszego kroku. Mówisz, że ja się tak staram i to wszystko na nic. Tyle łez wylałam, a to wszystko jak spływa jak woda po kaczce. To nie o to chodzi. Uwierz, że wszystko może się zmienić w twoim życiu. Przyjmij dobrą nowinę o tym, że Bogu zależy na twoim małżeństwie. Przecież On swojego Syna, który miał zbawić każdego z nas, wysłał do rodziny. Przez rodzinę się wychowywał. W rodzinie wzrastał. Jezus też swój pierwszy cud uczynił na weselu w Kanie Galilejskiej, by podarować małżeństwu radość przez wino. Ale wiem, że Jezusowi zależy na każdym małżeństwie. I zależy Mu na jedności, na nierozerwalności. I poszukaj tych momentów w swoim życiu, kiedy byłeś szczęśliwy, szczęśliwa, kiedy to szczęście dostałeś od współmałżonka, kiedy to on był dla ciebie największym skarbem, kiedy to on był tym, bez którego wydawało się, że nie możesz żyć. A teraz z nim żyjesz i możesz żyć dalej. Przemień patrzenie, przemień myślenie. Zaufaj, że Bóg chce, żebyś żył w małżeństwie i żebyś był szczęśliwy. To Bogu zależy bardziej niż tobie. Otwórz się na Jego miłość. Otwórz się na Jego miłość i to wszystko, co daje ci niepokój, łzy i poczucie niespełnienia w twoim małżeństwie, pochodzi od grzechu, od ciemności, od złego. Tylko w Jezusie Chrystusie jest nadzieja i tylko w Nim jest zbawienie. Zbawienie dla ciebie, dla twojego współmałżonka, dla waszego małżeństwa, dla waszej rodziny. Przyjmijcie Go, wyznajcie, zaproście Go do swojego życia, uczyńcie Go Panem, a On wybawi was od wszelkiego złego. I zaproście Ducha Świętego, by was w tym wszystkim prowadził, by was w tym wszystkim umacniał, by wam wskazywał drogę, by dawał pełnię pokoju, radości, by dawał wszelkie łaski, przebaczenie, zapomnienie tego, co złe, nadzieję na dobre, jeszcze większą nadzieję na przyszłość, by wszystko to, co było, jak najszybciej mogło stać się tylko historią, a to, co nowe, żeby stało się twoją rzeczywistością. Ufam, że szukając pomocy u ludzi, którzy mają doświadczenie Bożej miłości, uzyskasz też pomoc dla swojego małżeństwa. Jeżeli masz tę wątpliwość, to ja osobiście jestem przykładem człowieka, który zrobił wiele rzeczy złych w swoim małżeństwie i którego małżeństwo było, tak jak już mówiłem, na krawędzi. I tylko Boża ingerencja uratowała mnie i moje małżeństwo. I widzę to w tej chwili, ile radości mi ono daje, jak czterech moich synów przychodzi do mnie i do żony, mówiąc, że jesteśmy dla nich ważni, że jesteśmy dla nich potrzebni,
że czują się w naszym domu bezpiecznie, że czerpią z naszego domu dużo dobrego, czerpią dla swoich małżeństw, dla swoich rodzin. I ufam, że Bóg będzie to pomnażał, że będzie to rozdawał, między innymi przez to, że nasze doświadczenie jest takie, że Bóg jest miłością. I tą miłością chcę się dzielić z każdym, w każdej chwili, w każdym miejscu. I właśnie to w tej chwili uczyniłem. Dobra nowina to dobra nowina o małżeństwie. Pomyśl, co możesz dla niego zrobić.